Dzień dobry, Sabina Wolter, Loving the Missy Coach. Zacznę dzisiaj od krótkiej historii, ale zanim do niej przejdę, to jeśli jesteś kobietą i oglądasz mnie, może pierwszy raz, a może wracasz na mój kanał, to tym bardziej ci dziękuję. I chciałabyś poczuć, jak to jest być w swojej autentyczności, w swojej seksualnej potędze, tak aby Twoje relacje wzrastały, tak abyś sama czuła się kobietą spełnioną. Bo być może już dotknęłaś tego rejonu, być może już to ci się przytrafiło, ale chciałabyś, żeby to rzeczywiście trwało, żeby było Twoje, by stało się tobą. Zapraszam Cię na konsultację, a link do niej znajdziesz w opisie filmu. I umówmy się i porozmawiajmy. To nic nie kosztuje i to niczego nie zobowiązuje. A jeśli podczas tej konsultacji uznasz, że chciałabyś wejść, czy to w proces grupowy moich warsztatów online dla kobiet rozkochanych w rozkoszy czy też na proces indywidualny, to masz moje 100%. A teraz do wideo. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, chciałabym zacząć od krótkiej historii. I wydarzenie zdarzyło się mniej więcej dwa, może 3 lata temu. I to była taka typowa niedziela, kiedy to wstaliśmy z moim mężem i uznaliśmy, ok, może sobie ćwiczymy razem. A czasami tak po prostu robimy. I po ćwiczeniach, potem jak już jesteśmy tacy zziajani, tacy zmęczeni, Robimy losowanie. Kto idzie pierwszy pod pleśnic. No i padło, że mój mąż. No i ja mówię: okej, okay, nie ma problemu, to ja się tam trochę porozciągam, jeszcze pojoguję, a potem po prostu wezmę prycho po tobie. No i tak też było. Ja sobie troszkę podkuśniłam muzykę i zaczęłam się tam wyginać, ale potem ta muzyka mnie trochę porwała, bo mam taką słabość, lubię tańczyć. <grych> no i tak sobie tańczę. Tańczę sobie w pokoju i w pewnym momencie. Puff, widzę, że on stoi w drzwiach i gapi się na mnie z takim uśmiechem. I spanikowałam. I potwornie się zawstydziłam. Odwróciłam się, pamiętam, schowałam twarz w dłoniach i zrobiło mi się tak potwornie głupio. Zastanawiałam się, ile on tam stał w tych drzwiach i gapił się na mnie i co on sobie myślał w ogóle, wariatka jakaś, co ona robi. To była moja reakcja. I on zaskoczony spytał się, „Ej, ale o co chodzi? I no, ponieważ już wiedziałam, jak zajmować się moimi emocjami, no to powiedziałam, wiesz co, coś mi się przypomniało z tym wydarzeniem. Widzicie, w tym momencie, kiedy to się działo, to muszę zrobić dygresję, w tym momencie, kiedy ja zaczęłam reagować w taki sposób, tą paniką, tym wycofaniem, wstydem i takim, takim strachem jakby, mój system nerwowy, moje jestestwo w tym momencie, mój stan emocjonalny nie był tu, przy moim mężu w naszym domu. Tylko w przeszłości, w jakichś wydarzeniach, które mogły być podobne. Ja odwołałam się do jednego z takich wydarzeń, bo gdy byłam nastolatką, gdy byłam małą dziewczynką, aż mniej więcej do nastoletnich lat, ja tę tendencję miałam. Lubiłam tańczyć, gdy słyszę muzykę. I mi się zdarzało po prostu w moim pokoju, tak po prostu tańczyć. I zdarzało mi się, że nagle do pokoju wchodził mój tata, i przeważnie wyśmiewał to, co robię. Nie obwiniam go, to było takie, jakie było i takie to pewnie miało być na tamten moment i w jego rozwoju, i w moim. Ale czułam się wtedy naprawdę okrutnie. Szczerze mówiąc, czułam się naprawdę jak najgorsze możliwe coś, skoro e, mój data się ze mnie śmieje albo przytrzeźnia wręcz, nawet czasami no, po prostu szydzi. I właśnie w tym momencie, kiedy mój mąż mnie zobaczył, ja znowu byłam kilkuletnią, może kilkunastoletnią dziewczynką. I powiedziałam mu o tym, bo widzisz, bo czuję się teraz tak jak wtedy, gdy mój tata wchodził do pokoju i tak się zachowywał, albo tak mówił, albo tak mnie oceniał i osądzał. I ja po prostu czułam się no, totalnie głupio, źle, taka wyeksponowana i no, po prostu taka zniszczona na chwilę. Bo dla dzieci to jest naprawdę bardzo duże. I dobrze, że nauczyłam się robić w ten sposób i mówić w ten sposób i odnosić się właśnie, podając obraz Czuję się teraz przy tobie tak, jak wtedy, gdy i podałam obraz. I mój mąż to zrozumiał. I ja autentycznie wtedy, mając go jako świadka tego wydarzenia, które teraz jakby wybrzmiało, do którego jakby zapalnik on trzymał, ale cały ładunek był we mnie. Okay? Cały ładunek był we mnie, więc to ja jestem odpowiedzialna za ten ładunek. To ja jestem odpowiedzialna za mój trigger. On to tylko uruchomił, nawet nie wiedząc o tym. Zresztą. Czasami jak sobie tańczę przy niej i nie pytam się o pozwolenie, to mówi, że to nawet ładnie wygląda, więc czemu miałabym mu nie wierzyć? Ale ten moment szoku, wiecie, jakie to jest. <grym> to, że w tym momencie biorę odpowiedzialność za to, co się stało. I trochę stawiam go w pozycji właśnie świadka. Takie to było, tak to przeżyłam, tak to mi się zapisało, teraz tak to czuję. Czuję, jak gdybyś ty po prostu był tak, jak wtedy mój tata. I oczywiście w tym momencie już... Już, już to wszystko się łagodzi. Już to się łagodzi, już system nerwowy się uspokaja, już wraca do tu i teraz. Pozwalam sobie czasami w takich sytuacjach, wtedy też na to pozwoliłam, że on do mnie podszedł, a potem złapał mnie za rękę, i, i to już totalnie uspokaja. I teraz mówię tę historię po to, żeby jeżeli tego słuchasz, to zastanów się, jak w momentach, kiedy jesteś bardzo blisko ze swoim partnerem, czy ze swoją partnerką. I dochodzi do, jakiegoś takiego, do jakiejś takiej detonacji wewnętrznej w tobie, co cię zamyka, albo odsuwa, czy nakłada na ciebie wstyd, przez który bardzo trudno przejść. I masz ochotę się schować, albo po prostu nic nie powiedzieć, albo wybuchnąć i opitolić go, czy tam ją. To w tych momentach wiedz, że twój system nerwowy nie jest z tobą. Jest w jakiejś dawnej sytuacji, która miała miejsce i która zapisała się w tobie ta w taki sposób. I teraz. Twój partner czy twoja partnerka w twojej percepcji wchodzi w rolę tej osoby czy tych osób, które wtedy brały udział w tej sytuacji. To nie jest wina tej osoby. Ty masz ładunek. Ta osoba po prostu no, odpala ląd, ale cały ładunek jest w tobie. I co można z tym zrobić? Widzicie, ja opisałam mniej więcej, jak ja to robię krok po kroku. I chciałabym, żebyście spróbowali również. Spróbujcie sobie przypomnieć, kiedy tak się czuliście. Kto wtedy wam towarzyszył? Co powiedział albo czego nie powiedział, co zrobił albo czego nie zrobił, czego potrzebowaliście, a czego nie dał lub dał wam coś, czego w ogóle nie chcieliście, albo wręcz naruszył. No, mierzcie takie wydarzenie i weźcie to wydarzenie, a potem wdrożcie w dyskusję. Czuję się tak, jak wtedy, gdy. I podaj kontekst. Podaj obraz. Bo jest coś, czego, czemu nie można zaprzeczyć, kiedy się słucha takiej historii. Obraz, który wyświetli się w głowie, przynajmniej będzie bardziej zrozumiały. Bo jeżeli powiesz, no nie no, czuję się przestraszona, albo po prostu się wycofasz, twój partner czy twoja partnerka może nawet nie wiedzieć, o co chodzi. Nie ma pojęcia, co wywołał, czy wywołała. I może sam albo sama zacząć się zastanawiać, czy ze mną jest coś nie tak? Co ja w zasadzie teraz odpicoliłem, albo, albo zrobiłam? Ale wejdź właśnie w tę sferę odpowiedzialności za swoje emocje, za swój stan emocjonalny i za swoją część w tej relacji, bo tak masz bardzo aktywny wpływ na to, jak wygląda dynamika całej relacji, poprzez to, jak zajmujesz się sobą i swoimi emocjami i tym, co czujesz i jak to wyrażasz indywidualnie. Tak więc weź to i pokaż, pokaż sytuację. Czuję się tak jak wtedy, gdy. Moja mama na przykład mówiła mi, że jestem głupia, albo mój tata mi pojeżdżał, że ja czegoś tam nie potrafię, albo moja babcia na mnie przeklinała, albo mój dziadek na mnie nie wiem, rzucił we mnie kapciem. Tak się teraz poczułam, czy poczułam? I tak wiem, Ty nie jesteś moją mamą, tatą, babcią, dziadkiem, czy tym kolegą z klasy, czy tą frajerką, która mnie rzuciła. Wiem o tym, ale tak się czuję. I to, co jest teraz istotne. Mniejsze znaczenie od tego, co dokładnie się stało i od obrazu, jaki podajesz, ma to, co zrobisz z tym, co się stało i z tym obrazem, jaki podajesz. Tu już chodzi działanie. Tu poniekąd delikatnie odcinasz się od sytuacji, która wtedy miała miejsce. Wracasz do swojego tu i teraz i możesz to zrobić tylko w jeden sposób. Potrzebujesz chwilę w tym pobyć? Wyrażając właśnie to, co czujesz, jakie to było, jak to na ciebie wpłynęło, kto to zrobił lub czego nie zrobił. I zauważając właśnie, ale ty nie jesteś tą osobą. I ja nie chcę tej osoby widzieć w tobie. I po prostu to mówię, po prostu to wyrażam, po to, żebyś wiedział lub wiedziała, jak się poczułam lub poczułem. I ta druga osoba, ta druga osoba, która tego wysłucha, jeżeli ty jesteś właśnie z drugiej strony równania, bo twój partner czy partnerka zachowuje się tak, jak ja się zachowywałam, kiedy tańczyłam, a mój marzyciel stanął w drzwiach, <grym> w szoku potem. Jeżeli jesteś tą drugą osobą, to okaż to zrozumienie. Wysłuchaj. Nie ratuj, nie doradzaj, nie deprecjonuj, nie mów, oj, daj spokój albo czym gorsza, ale o co ci chodzi? Wysłuchaj. Masz po prostu przy tym być. Ta osoba w tym momencie, kiedy o tym mówi, ona sobie z tym już radzi. Twoja rola polega na tym, żeby po prostu przy niej pobyć, być świadkiem, bo już w tym momencie coś się transformuje, coś się zmienia. I ta relacja później nabiera bardzo pięknej dynamiki, bo jakikolwiek nie byłby ten trigger, jakkolwiek duży, macie już doświadczenie, które Wam pokazuje, ej, możemy być przy sobie bezbronni, głupi, niekompetentni, niewiedzący, nieumiejący, rozżaleni, zawiedzeni, zawstydzeni i w bliskości ze sobą wtedy i możemy być wtedy autentyczni możemy wyrażać to, co myślimy, wyrażać to, co czujemy, wyrażać to, co myślimy o tym, co czujemy i w tym momencie w tej dynamice zrobić miejsce na wszystko, co się dookoła tego dzieje i zrobić z tym właśnie coś. Bo my po takiej sytuacji po tej opowieści, którą wam przedstawiłam, my się po prostu przytuliliśmy. Mi chwile było jeszcze trochę głupio, ale bardzo szybko postanowiłam odpuścić ten obraz. Po prostu odpuścić, nie, nie zapomnieć, nie odepchnąć, odpuścić. Yy. Bardzo szybki proces tu się stał, typu okej, okay, nie jesteś moim tatą, tato wiem, że nie wiedziałeś, nie umiałeś inaczej, po prostu takie to było dla Ciebie, a ja Ci to wszystko już oddaję, bo to było Twoje, to Ty poczułeś się zażenowany, że ja jestem taka ekspresyjna, a Ty taki nie byłeś. I ja to po prostu wzięłam na siebie jako kochające dziecko i, i to tyle. I skupiam się na samej miłości. I ufam, że jeżeli cokolwiek z tego wideo Wam pomoże albo nada jakiś nowy tok do Waszych rozważań, Waszych rozmów, do tego, jak możecie zbliżyć się do siebie, to to, to to świetnie, to to wideo spełnia swoją rolę. A jeśli nie, to przynajmniej poklepię się tutaj, bo Ej, próbowałam. <laughs> Ale dajcie znać, co Wy myślicie, jakie są ewentualnie Wasze triggery, z czym sobie... Radzicie, a co jest dla Was jakimś wyzwaniem, i jak sobie wtedy z tym radzicie faktycznie. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, mnianuśności, solczystości i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym wideo.